W takim razie ja zaraz zamykam paczkę, a wy takie paczki możecie właśnie zamawiać sobie, bo ta paczka zaraz trafi w ręce mojego widza, w bądź widzki, zobaczymy. No i oczywiście pamiętajcie, że taką paczkę możecie również wy zamówić z linku w opisie w Palion Style. Zapraszam. Ale moi drodzy, jestem jakimś neandertalczykiem. Mam ochotę rozpalić ognisko, wziąć węgiel i połączyć to wszystko, żeby stało się ogień. Tylko dlaczego? Dlaczego tak się wydarzyło? Musimy się dowiedzieć, widzowie, ale tu jest jakaś tabliczka, tylko za bardzo nie wiem, jak to przeczytać. Co trzeci level zmienia się wasz czas. Więcej informacji uptyś. Ciekawe, co to może oznaczać, dlaczego tak wyglądam. Czy czas się zmienia poprzez level? Widocznie tak. Tylko mam zerowy, dlatego może jestem taki, jak jestem, czyli głupi jak but. Chodźmy w takim razie najpierw do Nubka, może zobaczymy, jaki on jest. Czy on też jest taki sam jak ja? Czy on też jest taki taką małpą, widzowie, która wynalazła kamień, prawda, jakieś krzesiwo i inne rzeczy. Także sprawdźmy, czy Nubek również jest taki jak ja. Tylko ja nie wiem, czy on w ogóle żyje. Nubek. O! Nubek, wynalazłeś ogień! Tak, mam ochotę to samo powiedzieć i tak pokręcić się wokół ogniska. Ale jak ty wynalazłeś ogień? Ale ty jesteś na tym etapie, że ty w ogóle nie umiesz mówić. Okej, widzowie, jesteśmy w kropce. Nubek to jest osoba... O, patyk ma. Ja jestem jeszcze osobą, która potrafi cokolwiek powiedzieć. Ciekawe, jak wygląda w takim razie ptyś. I co? O, patyk! Dzięki. Dobrze, przepraszam, nie będę ci zabierać tego patyka. Okej, widzę, że tu nieźle się dzieje, jeżeli chodzi o Nubka, widzowie. Ale musimy w takim razie wbić level. Nie wiem jak, czy wbicie levela to jest zrobienie ogniska. Co się dzieje z tobą? Co się z tobą dzieje? Tablica mnie zablokowała. Patrz. Wszystko z tobą w porządku? Dobra, Nubek, uga buga. O nie, mnie goni! Szybko, pomocy. Chodź tu. Uga buga, mam dla ciebie coś. Może mięso muszę mu dać. Mam mięso. Patrz, wyczuł mięso. Co ty, komputer masz? Uciekamy, widzowie. On nas zabije. On ma patyk, jest niebezpieczny, ma dużo siły, jest małpą. Zostaw mnie! On mnie goni! Proszę widzowie, pomocy. Potrzebuję giga pomocy od was! Ptyś, gdzie ty jesteś? Ptyś? Uga buga! Ptyś! Nie, błagam, ty też? Ba! Gdzie on jest? Ptyś? Nie mogę, nie wszyscy tak wyglądają! Ptyś, czy ty rozumiesz? Ptyś, rozumiesz mnie? Ptyś, ty masz plecak! Ja! Potrzebuję wbić poziom, wy też! Pojom! Jak ty to rozkąd to... Skąd ty to rozumiesz? Dobra, ja odejdę. Nubek! Buga, masz mięso! Ja się najpierw sam! Sam wbij level, nie rzucaj mi tych butelek! Będziesz bardziej ogarnięty! Wbij se poziom! Echo! Oni są takimi rodzinami! Mięcho, masz, proszę! Proszę! Rzucę butelkę sobie! Dobrze, o! Zaraz może wbiję ten trzeci level. O! Zaraz wbiję! Dobrze, łap dalej, proszę! Proszę! Jest! Co się dzieje? Już nabił? Nabił! Ej! Muszę znaleźć moją szablę! Uga! Daj mi! Daj mi poziom! Uga? Co tu mówisz w ogóle? Daj mi poziom, potrzebuję, proszę. Moją szablę z żelaza! Potrzebuję poziom! Jaki poziom? Butelki z experience'em! Dobrze! O! Jam rycerz wielki! Zbroja, rycerzu. Jam Palion rycerz trzeci! Fajnie, piękny strój, widzę, że tutaj... Piękno, masz zbroję z idealnego, mocnego, świeżej stali, nierdzewnej. Tak, chodźmy ogarnąć Nubka, który jest jeszcze
Głupi jak but. Gdzie on jest? Ulga, ulga. Nie, pan co zrobił? Ale kupę Milordzie Palionie. Niedozwolony. Milordzie Palionie. Co się to ja tak świeci wszystko? Gdzie jest twój koń? Gdzie jest twój rumak? Właśnie nie wiem, gdzie są moje kucyki. Weź go, chodź szybko. On musi dołączyć do nas, do naszego rycerstwa. A co to za nic spłonił? Obrzydliwe, to już nie jest... Nic spłonił, proszę nie wydalać się w moim mieszkaniu. To nie przynależy rycerzowi. Proszę rzucić w niego butelką, rycerzu. Dobrze, dobrze, O! Witaj, rycerzu, nubku pierwszy. Witaj, nubeczku. Witamy. Dobry, czemu mam w migunku mi ten patyk jakiegoś... Trzeba skonstruować miecz kamienny. Tak. Mam jakiś, nie wiem, czy to jest jakieś słabe. To jest słabe. To jest zakazane. Chodźcie, to znajdźmy kamień. Chodźmy, znajdźcie kamień i ulepszmy miecz. Chodźcie wszyscy. Oczywiście, a może wystarczy nam ten kifol, co pas? Nie, kifol nie, to muszą być miecze. Idziemy, przecież zaraz będzie wojna, rozumiesz? A jestem ciekaw, czy nubecek rycerz jest nubeckiem. Znalazłem kamień! Znalazłem kamień! A kamień nie jest do niszczenia! Znalazłem kamień! Ten kamień nie jest do niszczenia! Co ty robisz, rycerzu? Rycerzu, ty chyba pochodzisz z innej epoki. Muszę znaleźć drewno, widzę drewno, patrz. O, tak, drewno, tutaj darmowe rośnie drewno, tak. Tylko dziwnie, że w taki sposób tu rośnie drewno, ale dobrze. Już wiem, jak skonstruować miecz, uwaga. O, potrzebuję następujących narzędzi. Teraz się skupcie, tworzę nam miecze. Uwaga, yes. Otrzymujcie, proszę, mianujecie rycerzem, nubek. Dziękuję, proszę cię bardzo. Będę wierny. Arr, mam mój mieczyk. Tak jest. Idziemy walczyć. Jak wy tak robicie? Ja tak nie potrafię wysoko miecza trzymać. Dobrze, musimy... Zobaczcie, nubek wielki pierwszy. Wróg na pierwszej. Pokaż jak... Żarcie, żarcie! Zostaw Richarda, to dobrze, pokazał, że umie mieczem się posługiwać. O nie. A kto na mieczem to... włada? Ten od mieczu... Pada! Dajmy mu w nagrodę potki na experience, wielkomożny ptysiu. Oczywiście, że tak, ale co na to nasz król? Czy król Wojanowic by był szczęśliwy? Właśnie nie wiadomo, gdzie on jest i gdzie jest. Ej, znalazłem pewną rzecz, chodźcie za mną, bo to jest naprawdę coś dziwnego. Co w tym miejscu? Czy widzieliście to? Ej. Co to jest? Ja nie widziałem. Co to jest bomba, uważajcie. To wynaleźli już ludzie daleko jak stąd. Bomba? Widocznie znajduje się inna to też tutaj. Cywilizacja. Tak. Chodźmy na wyspę. Ja znam tylko prawdziwe bomby, które się używa, panie królu Palionu. Tak jest, dynamit. Dynamit. My tego używamy, dokładnie. My tego używamy. Eksplozja. Uwaga. A to eksplodzi? Ej, rycerzu! O nie, o numer. Zabiłeś rycerza. I tak się Dirta zdobywało kiedyś za moich czasów. Rycerzu, musimy odzyskać rycerza Ptysia Wielkiego Trzeciego. Chodź, musimy go odnaleźć. Gdzie on może być i w jakim miejscu? Rycerz Wielki. Ptysiu, gdzie jesteś? Jestem w swoim domu. Jesteś w swoim domostwie. Serdecznie. Proszę rzucić na nubka potki. Dobrze, zrobię to. Jestem ciekaw, co mu się wydarzy. Nubeczku trzeci. Czy jesteś gotowy? Rzucaj dużo potek na niego, żeby wbił trzeci level kolejny. Oczywiście. Czas się przesunie, przesunie. O! Kto jest? Kim jesteś? Kim co to za strój? Co się stało? Na moich czasów nie było czegoś takiego. Gdzie my się znajdujemy? To jest pirat? Nie. Nie jestem piratem. On wygląda jakby był takim marynarzem, może piratem? On jest bardzo dziwny, ja nie wiem, czy on nie jest teraz wrogiem. Rycerzu, czy mamy użyczyć miecza? Ej! Ej! Zostanę sam na polu bitwy, drodzy widzowie. Będę musiał poskromić ich, będę musiał. Co się stało? Witaj, nubku. Pięknie wyglądasz. Ale on wygląda... Staro. Podejrzanie. Tak, tak. Wygląda tutaj bardzo nie w porządku. Ale masz miecz dalej, czy ty jesteś dalej rycerzem? Nie. Przypadkowo go wziąłem do ręki. Oddawajcie to. To ja są drogie rzeczy, zabawki. Co? Potrzebujemy takich rzeczy. Dobrze, też daj mi experience. Chcę się przez... Tak, chcę się przez... Jak wy wyglądacie, dostojni Dzień ludzie. Dobry. Witam serdecznie. Zajmujemy się rolami, uprawami. I robimy zwierzęta na uprawę. To dlatego jesteście tak bogaci. Tak. Słuchajcie, zajmuję się. Zajmuję się dokładnie tym samym. O. I obstawiam na nielegalne konie.
Tak, uwielbiam rajdy koni to, są uwielbiam. Takie. Chodźcie. Ogólnie, nie wiem jak wy, ale ja uwielbiam chodzić do baru i do restauracji. Tak, spotkajmy się na jakąś elegancką kolację w restauracji. A może pójdźmy do parku Wojanowic, tam tutaj są różne takie siedzenia eleganckie. Myślę, że tak, możemy porozmawiać. To jest bardzo... Co to jest? To jest koń? Dobrze, wyrzuć to, to mogłabyś również bomba. To wygląda jak koń. Dobrze, zasiądźmy przy tym eleganckim stole i porozmawiajmy o biznesie, drodzy rodacy. Tak. Biznes. Ja tutaj mam pomysł na biznes. Chciałbym otworzyć fabrykę czekolady. Co o tym myślicie? Ja mam jedno pytanie. Jesteśmy teraz tutaj, a ja mam takie pytanie. Znalazłem coś takiego. Co to jest? Co to jest? To się świeci. Wydaje mi się, że to może być coś niebezpiecznego. To wygląda, pisało, że to jest kombrurer. Komputer. Jak to ma działać? Słyszałem, że na tym się gra, ale nie wiem o co chodzi. A co to ci grać? Grać to można jedynie na fortepianie, a nie na... Albo na gitarze, nie? A nie na takim czymś. Jak można na tym grać? To jest instrument? To jest instrument, właśnie! Może przydałoby się to spalić. Nie da się. No możliwe, to jest niespalalne. Że nie da się. Palarne! Niespalarne. Okej, rozumiem. Dobrze, zasiądźmy. Jaki można jeszcze rozwinąć biznes w tym świecie? Ja bym chciał fabrykę czekolady, ja bym mieli łąka. Ktoś nas śledzi. Chodźcie szybko. Coś tam błyszczy. Co? Drodzy podopieczni. Trzeba zniwelować tych ludzi. Trzeba nasłać skrytego zabójcy na tę kolorową rzecz. Co to się dzieje? No to jest. Oni nas szpiegują. Ja wiem. To jest lampa naftowa. Mam siekierę. Odkryłem koło właśnie. Mam siekierę. Ale koło już jest od dawna. A tak, samochód odkryłem. Silnik. Patrz. Silnik! O, a tu ktoś ma naprawdę dostojny stolik, no zasiądźmy. O tak, świece woskowe. Pięknie, można świetnie. Można porozmawiać o niezwykłych rzeczach w takim razie. Oczywiście, że tak, dostojny Nubku, czy chciałbyś nam o czymś powiedzieć, jak tam ci dzień mija? Mam pewne pytanie, bo znalazłem u siebie w lodówce kiedyś coś takiego i mam pytanie, co to jest? Uwaga, to? Weź to. Burger? To jest pajda chleba. To jest pajda chleba ze składnikami. Widzę, że tam mam jakieś mięso. Co to jest? To pachnie wyśmienicie. Pizza, pisało pizza. Pizza? A to nie jest koło od powozu? Czemu jedzenie jest w kształcie koła? Dziwne. A tu podobno jest synka na górze. Synka? To naprawdę jest synka? To jest wędlina, tak? Jak ona jest przygotowana przez pewnie najlepszego kucharza, jakiego nie było widać w świecie żywych. O, też wydaje mi się, że to może być trucizna, nie jedzmy tego! Nie, na pewno nie jedzmy, ale wygląda naprawdę nowocześnie. Wyrzućmy to do tego, do kominka. Tak, wyrzućmy to, a może przenieśmy się dalej w czasie, dostojni ludzie. Dalej w czasie. Jest wszyscy taka naraz, ułóżmy się w kółku i przenieśmy się szybko w czasie. Dozgonny ptysiu, możesz rzucać butelki. O! Jak wy wyglądacie? Jo, zmieniliśmy się! Ty masz jakąś za krótką koszulkę. Ale lubię tańczyć! No za duże mięśnie masz. Ej, a ty wyglądasz na bogatego, a ja... Ale masz jakiś cool. Ej, ja wyglądam na sportowca, co? Takie dresy lat 80. Jesteśmy w latach 80. A wiecie co wam fajnego? Patrzcie tu! O, muzyka! Yes. Michael Jackson! Tak. Chodźmy, gdzie to puści, tylko gdzie? Szybko! Chyba wiem gdzie może być gramofon. Dobrze. Mega mi się podoba ten to! Kwamoron! Może Stranger Things, co? A może Meridentings! Meridentings. Okej, no bo jak zwał. Ale zobacz ptycha. Ptychu. A pamiętam jedną rzecz, patrzcie. Załóż coś na siebie. Założyłem, bo bardzo mi zimno, wiesz? Ogólnie jeżdżę sobie na moich skuterkach. Wow, to jest motor. Motor. Z najlepszej generacji motor. Skąd ty takiego masz, Nubek? Właśnie zapomniałem, że tak to się nazywa. Jakoś miałem problemy niedawno, bo byłem ja nie mogę. Czuję się naprawdę, ale to są piękne lata. Dobrze, czy tu jest gramofon, idziemy żebyśmy dyskotekę? Mogli posłuchać muzykę? Tak, chodźmy na dyskotekę. Dobrze. Nie widzę. Umiecie na klasówkę do szkoły, bo nie mów o szkole. Siadaj do mnie, panie, możesz? Możesz, a ptyś, ty ogarnij gramofon z plecaka. Jadymy! Dobrze! Jak ja wyglądam, no co to za strój jest, jakie mam okulary? Ej, może u tego,
U króla Wojadowic będzie kwamoron. Chodź, gramofon, dawaj, zobaczymy. Ktoś tam szuka, a my sprawdzimy, czy będzie gra gramomomofon. Gramomomomofon. Nie widzę nigdzie. Jest pewna rzecz, patrz tutaj. Jaka? On ma tutaj jakieś takie urządzenia. Ty, może do tego trzeba wrzucić tą płytkę. No to jest. To już jest kumrurem. Są jakieś zbyt nowoczesne rzeczy, to w naszych czasach nie ma tego. No właśnie, coś za bardzo, nie? Poczekaj, no burger był, były takie rzeczy, ale chodźmy zobaczyć, czy ptyś ogarnął gramofon. Nadzieję, że odkrył coś takiego. Bo takie rzeczy już były w naszych czasach, gdzie się to podziało? A były, czy ktoś mówił, że nie były? Jak było, pewnie. Chodź. Lecimy. Lecimy. Krzysiu, gdzie jesteś? No halo, gdzie wy jesteście? Mamy jechać tam na imprezownię? No to oczywiście, że tak. Dobrze, jedziemy na imprezownię w takim razie, Kryś. Widzę was. Tak, najszybciej potrafimy, rozumiesz nas. O, yo, dzień dobry. Cool. Dzień dobry, witam. Ej, dobra, pan Rębicka jest, ale zaczynamy ekstra. Dyskotekę. Dobra, wrzucam płytę. Dawaj. Okej. Okay. To nie jest za wolne dla nas. To jest za wolne, mam lepsze. To jest A poczekaj, może to się jakoś rozkręci. Może? No, to jest taki. A może idzie. Tą płytę? Nie! To może się jakoś Nie, to nie! Nie! Dobra, to mam tą. O, patrz. Słuchaj. O. Retro. Ej. To jak. Ja bym poszedł, wiecie gdzie? Do takiego miejsca z grami. Z grami lokalnymi, wiecie o co chodzi? Tak. Wiem o co chodzi. Maszyny z grami. Jak to się nazywało? Te maszyny z grami? Zapomniałem. Automaty. Automaty? Tak. Niby tak. Tylko nie ma czegoś takiego, nie widziałem. Czy ci ludzie czegoś takiego tu nie mają? Nie wiem. Wybacz, Znubku. Ej. Jest fajnie. Wow. Ej. Czuję się lata epicko. 80. Ja wiem, do salonu gier musisz iść. Lata 80. Do salonu gier chcesz iść. It's my life. Wow! Weselny klimat, tak się zaczyna. Dobrze, Ptychu, bo bardzo podobały mi się lata 80. Yes, ale przenieśmy się dalej w czasie. Sprawdźmy, co będzie dalej. Ułóżmy się w kółku i rzucaj te piękne poteczki. Dobra. Potknij czasowe. Dobra, aż za dużo. Jesteśmy, udało się. O kurde. Ej, dobra. Co jest dobra? Jesteśmy zwyczajni! Wróciliśmy do... To czekajcie, jeżeli teraz jesteśmy zwyczajni, to co będzie później? O, będziemy jeszcze bardziej ulepszeni chyba. Nie, no poczekaj, mutantami. Co jeśli jeszcze jesteśmy teraz tacy, co może być później? My nic nie wiemy, bo przeszłość znaliśmy, tak? Co się działo, ale co się może dziać w przyszłości? W przyszłości, według obliczeń naukowców, w przyszłości wszyscy będziemy robotami. Robotami? Niemożliwe. Bardziej jakieś latające samochody albo coś. Patrz, no normalny świat jest teraz, samochody to wszystko znamy, tak? A może elektryczne samochody? No przecież teraz już są elektryczne samochody. A, to prawda. Może samochody na dirta, A może w ogóle cały świat będzie z dirta, co wy na to? Idziemy dalej. Co jeśli tak? Dobrze, trzeba... obadać teren, musimy ma przyczaić te potki chyba. Ale czemu ty się tak jąkasz? Bo się boję, co może być w przyszłości i się stresuję. Ale ty nie bój. Nie będę. Nie. Dobrze, nie ma co, bo też lata nasze są nudne, tak? Czy my jesteśmy robotami? Jesteśmy robotami chyba. Jak wy wyglądacie przeraz? Nubek, jakie ty masz oczy? Czy my już nie żyjemy? Czy my będziemy żyć wiecznie przez to, że jesteśmy robotami teraz? Namierzono cel. Nie, zostawmy. Namierzono cel. Roboty. Intruz. Czy mamy duszę własną? Chwileczkę, wiecie co? Jesteśmy połączeni kabelkami wszyscy. Wiecie co? Ja mam nowe jedzonko. Jaki ty nie masz oczu!
Ja nie mam oczu. Jakie jedzonko? No nie mów, że oliwa. To? Gdzie je paliwo? Potrzebuję paliwa. To musimy iść na stację benzynową. Musimy iść tam. Nie lubię jeść tego, a wolę jeść to, patrz. Tak. To wzmacnia nas. Ale najlepiej jest wziąć to, podzielić to na małe takie bloszki i więcej zostaje na regenerację. A to nie, to jeszcze możemy zrobić to tak, że te podzielimy na jeszcze mniejsze bloszki. Ej, musisz mi tych przekazać dużo takich bloków i dynie. Dynie? Po co dynie? A po co ci dynie? Proszę, potrzebuję tego. Dynie? Oczywiście, że tak. Muszę założyć to na głowę. Dokonuję analizy. Wyjmij z robotycznego plecaka, błagam. Oczywiście, dokonałem analizy. Przedmiot znaleziony, dynia. Żelazo, takie bloki żelaza. Bloki żelaza, znalezione, bloki żelaza. Dobrze. A teraz chodźcie za mną. Oczywiście. Ja wiem, co zrobić. Zapraszam serdecznie. Golema. Stworzy naszego przyjaciela robota. Spójrzcie, musimy stworzyć armię robotów, żeby przejęła świat. Co ty robisz? Ej. To chyba przez ten śnieg, tak mi się wydaje, moje obliczenia tak wyniosły. Za stary masz sposób na robienie, cześć. Patrzcie, to jest nasz kolega, on też lubi żelazo. Ej. Tak. A czemu? Czy chcemy więcej kolegów? A może go uderzymy? Może nie? Odzyskamy żelazo. Żelazo, tak. Nie, proszę go nie bić, naszego przyjaciela. Możemy ich stworzyć... Nie bije! Więcej przyjaciół stworzyć. Nie bij go! Nie bij go, widzisz? On lubi żelazo, tak jak my. Dobrze, jak już jesteśmy robotami, to przenieśmy się w czasie jeszcze dalej i zobaczymy, co się wydarzy. Dobrze. Proszę, klikaj butelkami na nas, zobaczymy, co się wydarzy. Klikaj nas butelkami. Jestem, go. Zaciąłem się. Zacięty.